Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vlogów podróżowania. Podróżowania oczywiście przez V. Dzisiaj będzie odcinek specjalny, ponieważ wybiła nam 180... pół roku nam wybiło. 180 dni już jesteśmy razem z Wami w podróży i postanowiliśmy z tego tytułu zrobić takie lekkie, małe podsumowanie. I wspomnienie. Zastanawialiśmy się, Kasią, jak zacząć, jak co tu zrobić, więc pomyśleliśmy, że po prostu na spontanie powiemy Wam mniej więcej takie momenty, które najbardziej nam przypadły, zapadły w pamięć. I żeby nie przedłużając, bo tego trochę jest, od razu Wam powiem, że mi najbardziej zapadło spotkanie z reniferami. Udało się nam dotrzeć do Laponii, to był najdalej oddalony punkt na północ. Tam spotkaliśmy się z Mikołajem i później wieczorem jechaliśmy zobaczyć Zorzę Polarną. I w drodze na parking zobaczyliśmy stado reniferów, które nas otoczyło. Ktoś nas w ogóle nie bało, mieliśmy okazję normalnie przejść się, podspacerować z reniferami dużymi, małymi, białymi, szarymi, brązowymi. To było super, fantastyczne spotkanie. Tak, a mnie jeszcze tego samego dnia spotkała chyba największa niespodzianka jakby naszej podróży. Coś, czego się nie spodziewałam, że doświadczymy, a było to właśnie zobaczenie Zorzy Polarnej. No i to mi najbardziej zapadło w pamięć, właśnie z tego względu, że jakby zawsze chciałam to zrobić, ale no, nigdy nie myślałam, że mi się to uda, bo zawsze wydawało mi się, że to się wiąże z bardzo dużą ekspedycją w zimie, na północ, w śniegu, w mrozie i tak dalej. A okazało się, że już we wrześniu można zobaczyć Zorzę Polarną. Także byłam, no pamiętam ten moment, jak ją zobaczyłam, że aż krzyczałam po prostu jak dziecko z radości. Także to był taki, no jeden z takich najbardziej zapadających w pamięć momentów podczas całej naszej podróży. Oprócz tego na pewno z takich jeszcze przyrodniczych rzeczy, no na pewno było zobaczenie fiordów. To było niesamowite doświadczenie. Norweskich fiordów. Tak, tak. Chyba też dlatego, że jakby każdy wie, że w Norwegii są fiordy i gdzieś tam się o tym uczył, ale ja jakoś nigdy tak nie zaciekawił mnie ten temat. Nigdy jakby nie weszłam tego, jakby nie szukałam, nie oglądałam w internecie tych fiordów, także jakby kiedy je zobaczyłam, to było na mnie zaskoczenie, że aha, to są fiordy. I po prostu no, wielkie, majestatyczne, skalne góry, a u dołu poprzecinane językami morza, no po prostu przejazd właśnie przez tak zwany Złoty Szlak, czyli od Drogi Troli do fiordu Geiranger, do tego najbardziej znanego fiordu, no to była spektakularna droga i no całą drogę, żeby po prostu każdy zakręt, tylko patrz na to, wow, zatrzymaj się, robimy zdjęcia. Góry, widoki. Także to było no niesamowite doświadczenie, cały w ogóle przyjazd przez to wybrzeże właśnie to fiordowe, wow. Tam wow. Też dopadła nas śnieżyca, jak już pozwiedzaliśmy piękne fiordy, pojechaliśmy jeszcze wyżej, nagle zaczął padać śnieg, więc już my rzucaliśmy się śnieżkami chyba jako pierwsi w tym roku, bo już we wrześniu rzucaliśmy się śnieżkami, pierwszą śnieżycę, pierwsze poślizgi. I pierwszy raz słuchaliśmy piosenek świątecznych, więc to było fajne. Teraz się śmiejemy, teraz to miło wspominamy, ale było to troszeczkę straszne, bo jeździmy na letnich oponach. Więc nas troszeczkę był lekki stres. No i widzieliśmy, jak Norwegowie się miotają w swoich samochodach po tym, w którymś momencie po prostu śnieg już nie topniał. Także jak widzieliśmy, że Norwegowie są lekko spanikowani, no to ja tam w ogóle przeżyłam chwilę grozy. Kamper. Bo ja się bałam, że tam utkniemy. No i właśnie kampery widzieliśmy, które no, nie, że spadły w rowie, ale po prostu zatrzymały się w rowie. Jakieś ciężarówkę taką wielką też mijaliśmy. Osobówki. No wyglądało to nieciekawie, no. Ale no przez to chyba, że byliśmy ciężcy, tak. Mieliśmy nówki, opony, daliśmy radę. Daliśmy radę. I zjechaliśmy w dół, gdzie już było potem cieplej. Dokładnie. Ale tak naprawdę zanim dotarliśmy na północ, wielkim odkryciem dla nas, bo tak jeździmy po całej Europie, ale olbrzymim odkryciem dla nas były Mazury. Byliśmy pierwszy raz w życiu na Mazurach w tym roku. Ja od dawna marzyłam, żeby tam pojechać, ale zawsze coś tam wypadało. I no po prostu wow, Mazury to jest tak cudowne i piękne miejsce, tak no, cudowny kawałek natury, lasy i jeziora, taki spokój, bardzo, bardzo mili, sympatyczni ludzie, tak. Bardzo dużo takich zakątków, które są, można powiedzieć, nawet dzikie, takie bardzo mało znane i no niesamowite miejsce w Polsce i po prostu
nie możemy się doczekać, aż tam jeszcze wrócimy na trochę większą eksplorację. Zakochaliśmy się w Mazurach totalnie. Spędziliśmy tam cudowny i fantastyczny czas. Mieliśmy też okazję spełnić swoje marzenia, bo poznaliśmy fantastycznych ludzi, Kasię i Tymka, którzy nas zaprosili na swoją motorówkę i tam na tej motorówce mieliśmy okazję spróbować sportów wodnych i to było fantastyczne, bo pływaliśmy na wakeboardzie, pływaliśmy na takim pontonie. Na motorówce, i to w ogóle było super. Wow. No, ja też, to było też takie marzenie, które jakby spełniło się nieoczekiwanie, bo zawsze jak z Łukaszem gdzieś podróżowaliśmy po krajach, które mają mariny i tak dalej, obserwowaliśmy te łódeczki, motoróweczki, to zawsze tak gadaliśmy z sąż, a kiedyś się przepłyniemy albo kupimy sobie swoją. No ale jakoś nigdy nie było ku temu okazji, a tu nagle właśnie na Mazurach Tymek nam zaproponował wycieczkę i jeszcze te sport, no wakeboard w ogóle wow. Super, to było no, rewelacyjne doświadczenie i pobyt z nimi. Także Mazury mają bardzo, bardzo specjalne miejsce w naszym sercu i bardzo miło je wspominamy. Tak, pozdrawiamy serdecznie Mazury gorąco teraz. Jeżeli pozostając w tematyce jezior, to bardzo duże wrażenie na nas wzbudziła cała Finlandia, która jest pokryta jeziorami, ogromną ilością jezior, teraz dokładnie już nie pamiętam, w którymś odcinku mówię o tym, ile tych jezior jest, jaka to jest procentowa powierzchnia kraju, a to jest ogromna ilość. Lasy, jeziora, raz na jakiś czas jakiś domek. Więc cała Finlandia jest po prostu jak takie Mazury. Jest cudownie, zielono, spokojnie, cisza. My byliśmy bardzo długo, dużo dłużej niż planowaliśmy być w Finlandii. Byliśmy tam, bo nam tak się podobało i ten tempo życia, wszędzie rosnące grzyby. My byliśmy tak zadowoleni, tak wychillowani, odpoczęliśmy w tej Finlandii. Bardzo, bardzo piękne miejsca, piękne rejony. Fińska sauna jest też cudowna i ten styl życia Finów, oni po prostu cały dzień tam gdzieś robią, pracują, a wieczorem wszyscy do sauny. Każdy w domu ma swoją saunę, tak jakby mamy toaletę każdy w domu, to nie każdy w domu ma saunę i to jest normalne. I to nikogo nie dziwi, biorą kąpiele, saunują codziennie tak. I korzystają z tego wygrzewania. W ogóle to było jakby bardzo fajnym aspektem naszego podróżowania, było właśnie to, że mogliśmy podglądać inne kultury, innych ludzi, jak wygląda właśnie codzienność w innych miejscach, tak. Jak się ludzie zachowują, jak spędzają dzień. No i to było bardzo właśnie ciekawe, bo właśnie raz, że to saunowanie, w ogóle Finowie są bardzo takimi fajnymi ludźmi, oni sami o sobie mówią, że trzymają taki bardzo duży dystans, a zarazem, jak już się pozna Fina, to są bardzo sympatyczni, tacy ciepli ludzie, tak. Także właśnie mieliśmy okazję spróbować w domu u Finów sauny, bo dostaliśmy właśnie zaproszenie od znajomego Łukasza. Też ciekawym właśnie taką częścią codzienności szwedzkiej jest ta fika, czyli przerwa na kawę. Oni to tak ładnie... Wszędzie jest ta przerwa na kawę, każdy to zna, ale w Szwecji to tak celebrują i właśnie mają na to specjalne słowo, czyli fika. Co oznacza, tłumacząc na polskie dosłownie, rzuć wszystko i chodź na kawę. Mm. Więc... I to jest też takie właśnie, no fajny taki zwyczaj, nie? Zawsze do tej kawy jest ciasteczko, albo jakiś pączuszek, pączek, albo jakiś roll, albo cynamonowe bułeczki. Zawsze jest coś tam do tej kawusi dorzucone i jest okazja po prostu sobie wypić kawę, zjeść, dosłodzić się i wracamy do pracy, albo wiecie. Tak. To jest bardzo oczyszczające i bardzo takie motywujące. Fikujemy bardzo często z Kasią, jak tylko jest okazja. Tu natomiast właśnie w tych krajach już na Półwyspie Iberyjskim, w Hiszpanii, Portugalii, bardzo fajne jest to, że Hiszpanie i Portugalczycy spędzają bardzo dużo czasu razem na zewnątrz, że właśnie przed domami są ławeczki. Wczoraj właśnie spacerowaliśmy po Lizbonie, praktycznie każdy lizboński plac ma jakąś kawiarenkę albo taką małą budkę z piwem, porozstawione krzesła i tyle im trzeba. Wszyscy się spotykają na zewnątrz, rozmawiają, są ze sobą i to jest no... Super, bardzo fajnie w tym uczestniczyć. Nawet jeśli jakby jesteśmy tam tylko z perspektywy turystów we dwójkę, to fajnie w tym brać udział. Dziadki grają w karty, na ławkach, albo w takie kule sobie rzucają. Także no jest to fajny klimat. Ale i tak z miast najbardziej i z zachowań ludzkich najbardziej nam się podobała Kopenhaga, bo to jest niesamowite miasto. Pojechaliśmy tam, bo przeczytaliśmy, że Kopenhaga wygrywa od wielu lat w rankingach na miasto, w którym się najlepiej żyje? Najlepsze miasto do życia. Postanowiliśmy to sprawdzić. No i tak było. Jakby Kopenhaga nam chyba najbardziej zaimponowała pod tym względem, że miasto może tak funkcjonować, że to jest stolica, olbrzymie miasto.
a jednak każdy się tam może odnaleźć, jest tam mnóstwo rodzin, mnóstwo zarówno starszych ludzi, jak i dzieciaków na ulicy. Wszystko jest zadbane, naprawdę miasto wygląda no przepięknie, nawet takie budki z hamburgerami, to nie jest taka buda byle jaka, tylko jest no dopieszczona, te detale są po prostu piękne, ludzie są uśmiechnięci. Hygge. Hygge, dokładnie. Hygge. Czyli tak wszystko jest takie bardzo miłe i przyjemne. Milusie. No do tego no, fenomenalne po prostu drogi dla rowerów, tam rowery to jest po prostu jak osobny pas ruchu. Są przechodnie, samochody i rowery. I poruszanie się rowerem po tym mieście to jest naprawdę fajne przeżycie. Fenomenalne miasto. Polecamy każdemu na jakiś weekendik. Bardzo ładnym miastem też jest Sztokholm. Mi bardzo się podobał Sztokholm. Jak przyjechaliśmy, to pierwszy dzień byłem zachwycony. Drugi dzień oglądaliśmy, zwiedzaliśmy. Bardzo, bardzo piękne, kolorowe miasto i też takie designerskie. Bardzo dużo jest osób, które się fajnie ubierają, ładnie ubrane, widać, że mają stylówę swoją, taką skromną, prostą, taki skandynawski styl. Bardzo dużo sklepów jest designerskich z wyposażeniem wnętrz, więc można podpatrzeć, można pooglądać kawiarnie bardzo ładne, plasy. Widać, że to właśnie teraz Sztokholm jakby, nie że dyktuje, ale że to się rodzi, wiele trendów się tam rodzi. Tak. Bo i właśnie ten interior, IKEA. I ciuchy, H&M, H&M. Także widać, że to stamtąd pochodzi. Dokładnie. Ale jeszcze z takich miejsc już odbiję w ogóle w innym kierunku, ale jeśli chodzi o miasta, to już takim miastem, którym zapadło mi w pamięć, to Sarajewo. Stolica Bośni i Hercegowiny, niesamowite miejsce. Ciężko jakby, gdybym się tam teraz tak znalazła, to nie uwierzyłabym, że to jest Europa, bo jest po prostu na styku wielu kultur, wielu religii. Widać tam wpływy z każdej strony świata. No i to żyje, bardzo dużo jest taki bulgocze, aż to wszystko jest takie bardzo żywe, bardzo fajne. A do tego no wciąż gdzieś tam widać echa wojny i to jeszcze nadaje takiemu majestatu. No bardzo ciekawe miasto, przepiękne, bardzo kolorowe i warto się tam na pewno wybrać. Jednym z najpiękniejszych aspektów naszej podróży są właśnie ludzie. I nawet właśnie wczoraj zwiedzaliśmy Lizbonę z nowo poznanymi Van Tramsami, którzy też tak jak my podróżują w vanie. No i spędziliśmy mega miły, bo to jest właśnie takie, że jak już jesteśmy w podróży i przyciągamy do siebie ludzi, którzy są w jakiś tam sposób do nas podobni, albo mają podobne poglądy na życie, albo właśnie kochają podróże. I, no i wy tam jesteście, z którymi się też rozumiemy, także ludzie są najpiękniejszym, albo jednym z najpiękniejszych jakby aspektów naszego podróżowania, bo bycie, wymienianie jakby właśnie doświadczeń, opowieści, historii. Nie przypuszczaliśmy, że tak będzie tak naprawdę. Zakładaliśmy kanał, to pomyśleliśmy, że będziemy robić vlogi, ale to nie było tak przemyślane, że to poleci na taką skalę. To się tak rozwinie, po prostu kupiliśmy kamerę, kręciliśmy vlogi i tyle. A teraz, no wiecie, mieliśmy kryzys ostatnio z vlogowaniem i dzięki wam dostaliśmy tak od was, zresztą tak dużo wiadomości, tak cudownych wiadomości, którzy ludzie pozmieniali swoje życie, ludzie po prostu doświadczyli bardzo dużo dobrego, radości, motywacji. Dzięki naszym filmikom możecie też zwiedzać z nami, odkrywać różne nowe zakątki i to jest, i myśmy się o tym dowiedzieli od was w komentarzach, wiadomościach. I my jakby reagujemy tak jak i dla nas to jest wow, po prostu jesteśmy totalnie przeszczęśliwi, że mamy możliwość dawać komuś radość. To jest cudowne i to jest naprawdę, no mega motywacją jest jestem zmotywowany do robienia teraz tych vlogów, bo wiem, że komuś to sprawia radość, ktoś po prostu to chce oglądać, ktoś czeka na to. Więc jest to cudowne i dzięki temu też poznajemy opinie ludzi, poznajemy ludzi na trasie. Super. Tak, po prostu tak. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że tak jak my dostaliśmy od was wiadomości, że my wam sprawiamy radość, tak samo każda wiadomość od was, taka komentarz i szczera wiadomość nam sprawia taką olbrzymią radość, także no to jest niesamowite doświadczenie. Niesamowite doświadczenie. Dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście z nami. Tak, że przez te pół roku oglądaliście, przez pół roku komentowaliście, byliście, albo nawet po prostu tam byliście i widzieliście to, co stworzyliśmy i dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście. I za wszystkie wiadomości, które otrzymaliśmy przez całe te pół roku, nie tylko te ostatnie po ostatnim odcinku, ale całe pół roku naprawdę mamy specjalną zakładkę na poczcie, miłe e-maile i jak po prostu wiecie. Dostaję takiego miłego imienia, to słowo przeczytam, odpiszę, a potem ląduję tam na przyszłość. Także no cóż, dziękujemy wam bardzo za te pół roku, za to, że jesteście z nami w tej podróży.
I zostawcie nam komentarz, co wam się podobało najbardziej w naszej podróży. Jakie miejsca dzięki nam jakby poznaliście, czy chcecie odwiedzić, czy jaka nasza przygoda nam się podobała. Jesteśmy ciekawi z waszego punktu widzenia, jak co wam się najbardziej podobało w tym pół roku. Możemy zrobić taki odcinek, jeżeli wybierzecie najlepsze punkty, co było najładniejsze, co wam się najbardziej spodobało, napiszcie w komentarzu, a my zrobimy po prostu odcinek, tak jak top 10. O, zróbmy taki odcinek. Albo best of. Best of. Najlepsze. Na podstawie waszych wyborów. Dobra, zrobimy takie coś. To piszcie w komentarzach i robimy. Dobra. A, będzie. Yes! Fantastycznie. Stworzymy to razem. Dobra. Dobra, kończymy, moi drodzy, ten odcinek. Dziękujemy wam jeszcze raz. Pogadaliśmy sobie troszeczkę, powspominaliśmy. Było miło i sympatycznie. Przed nami, za nami pół roku, przed nami jeszcze długi okres podróżowania, ponieważ nie poddajemy się, będziemy podróżować tak długo, jak tylko będziemy mieć możliwości. Więc zostańcie z nami. Jeżeli ktoś jeszcze nas nie subskrybuje, to koniecznie zostawcie przycisk, kliknijcie przycisk subskrybuj. I dzwoneczek. I dzwoneczek. I... A tymczasem pozdrawiamy was serdecznie i życzymy miłej niedzieli. Dokładnie. Bajo. Pa.